Witam Was serdecznie, jestem Rafał Zalewski, przewodnik animator, animalibera guide, pisarz, hobbysta, twórca i artysta, a oto odpowiedź na kolejne z zadanych pytań. Animalibera guide jest to działalność jednoosobowa założona przeze mnie 2 marca 2023 roku. Mam wiele lat doświadczenia w tej branży. Już jako młodzieniec pomagałem często w animowaniu i organizowaniu imprez takich jak choinki, imprezy urodzinowe czy różnego rodzaju eventy dla przedszkoli. W moim doświadczeniu zawodowym wcielałem się w przenajróżniejszego rodzaju role. Między innymi byłem w Galindi. Jest to obiekt hotelarsko-turystyczny koło Mikołaje, gdzie odgrywałem rolę typowego szamana. Oprowadzałem właśnie wycieczki, prowadziłem gry i zabawy dla dzieci, dla młodzieży, zabawy integracyjne, różnego rodzaju eventy i przedstawienia. Byłem w osadzie słowiańskiej, w Stobiernej, gdzie jako otrok oprowadzałem po miejscu, prowadziłem lekcje strzelania z łuków. Byłem w wiosce hobbitów, gdzie jako handlarz niewolników współanimowałem festyn wodny. Pracowałem na zamku królewskim w Chęcinach, gdzie nie tylko prowadzałem wycieczki, ale prowadziłem różnego rodzaju eventy. Jako czarownik, jako skryba, pisanie piórem. Pracowałem jako mincerz, byłem katem, świętym Mikołajem. Żadna rola dla mnie nigdy nie była straszna. Obecnie Animalibera Guide oferuje usługi przewodnickie i animacyjne w okolicy głównie Chęcin. Oprowadzania po ruinach Zamku Królewskiego w Chęcinach i mieście Chęciny. Niedługo prawdopodobnie również Niemczówce i synagodze. Zwiedzania online ze mną jako przewodnikiem na platformach TikTok, Twitch oraz Facebook. Różnego rodzaju inne kontenty oczywiście, również unboxingi, gry i zabawy na okienkach. Oczywiście operujemy też dodatkowe usługi. Usługi takie jak strzelanie z łuku refleksyjnego z instruktorem, pasowanie na honorowego rycerza bądź rycerkę z własnym pamiątkowym medalionem. Nasza usługa Animalibera pozwala nam dostosować każdą ofertę pod wymogi grupy, jak również stworzyć kompletnie własną nową. Oferuję organizację, prowadzenie i zanimowanie różnego rodzaju eventów czy imprez okolicznościowych. W przyszłości, mam nadzieję, Animalibera Guide będzie rozwijać swoje usługi, aż dotrze do tego momentu, do którego planuję przynajmniej, żeby była. Mianowicie, nie tylko prowadzenia po tutaj okolicznych miejscowościach, lecz organizacja różnego rodzaju specjalnych eventów, zarówno pod ruinami Zamku Królewskiego w Chęcinach, jak i na specjalne życzenia czy zaproszenia w innych okolicznych miejscowościach bądź innych turystycznych obiektach. Współpracę z tymi obiektami właśnie w tworzeniu różnego rodzaju eventów, różnego rodzaju festynów, gier, zabaw i konkursów. Mam nadzieję, że uda mi się współpracować z innymi twórcami i firmami, zarówno online, jak i w realu. Tworzenie LARP-ów, tworzenie właśnie różnego rodzaju gier terenowych. Tak, żeby każdy, kto przyjedzie tutaj w Animalibera Guide, znalazł to, co go najbardziej interesuje. To, czego potrzebuje, a może nawet sam jeszcze o tym nie wie. Na chwilę obecną firma dopiero rozpoczęła działalność na rynku, dlatego wciąż jeszcze próbuję uzyskać tą płynność finansową, która zezwoli mi na zainwestowanie więcej właśnie w utworzenie lepszego kontentu. Właśnie dlatego. Zapraszam wszystkich do dołączenia do drużyny Animalibera Guide, do nawiązania współpracy ze mną, czy to na formie sponsoringu, czy wymiany barterowej, zarówno twórców, jak i firmy i osoby prywatne. Pomóżcie rozwijać nam. Animalibera Guide oznacza wolną duszę. Pomóżcie nam utworzyć jedną wielką, wolną społeczność, której głównym celem będzie znalezienie radości w tych ponurych czasach, jak również przekazanie młodszemu pokoleniu pozytywnych wartości.
Witam serdecznie, Rafał Zalewski. Żegnam Państwa.